Honduras to kraina głębokich wód, pradawnych lasów i jeziora będącego siedliskiem ponad 300 gatunków zwierząt. Kraj fascynujących ptaków, figlarnych małp i kolorowych bóstw, które po wielu latach zostały przypomniane. Dzięki dzikim rzekom i dzikim lasom, Honduras to istna duma natury. W sercu Ameryki, Honduras, kraj plaż i lasów deszczowych. Honduras leży w Ameryce Środkowej, na zachód od Gwatemali i na północ od Salwadoru i Nikaragui. Największe miasta to stolica Tegucigalpa, San Pedro Sula i portowa La Ceiba, położona naprzeciw wyspy Utila. Światowy rozgłos zyskał archipelag Islas de Bahia na Morzu Karaibskim. Mieszkańcy Hondurasu żyją w zgodzie z naturą. Połowę kraju pokrywa jeden z ostatnich na ziemi pierwotnych dziewiczych lasów. Burza z piorunami. W największym i najstarszym lesie mgielnym Hondurasu. Około 200 km na południowy zachód od Tegucigalpy znajduje się Park Narodowy Selake. Nietknięta ludzką ręką puszcza obejmuje 27 tysięcy hektarów. Deszcz pada tu przez 10 miesięcy w roku. Zwykle im wyżej rośnie las, tym coraz bardziej rzednie. Tymczasem w Selake jest odwrotnie. Tutaj poniżej 1600 metrów dominuje sosnowo-dębowy las mieszany. Bujna zieleń wyżej to zasługa ciepłych i wilgotnych mas powietrza, które sunąc znad Pacyfiku w górę zboczy, ochładzają się. Zawarta w nich woda przynosi deszcz lub mgłę. Rośliny przystosowały się do ubogiej w składniki odżywcze gleby i częstych wichur. Prehistoryczne drzewa i paprocie drzewiaste wybujały bardzo wysoko. Zapuszczają korzenie głęboko w podłoże. Biolog Juan Fernando Ruiz regularnie monitoruje stan lasu mgielnego. Selake to ważne źródło wody pitnej. Chmury wiszą nad lasem przez większą część roku, dlatego deszcz pada tu nieustannie. Drzewa i rośliny, w tym epifity, rośliny rosnące na innych roślinach, chłoną deszcz jak gąbka. Dlatego Selake to swoisty rezerwuar, w którym woda nieustannie krąży w postaci rzek. Wielu mieszkańcom Hondurasu służy ona także do picia.
Nawet w porze suchej ze skał spływa dostatecznie dużo wody, by zaspokoić potrzeby okolicznych mieszkańców. Kapiąca woda służy wielu owadom za dobrą kryjówkę. Uwielbiają się w nich ukrywać modliszki. To fascynujący kanibale. Ta tarantula jest w ciąży. Za 2 tygodnie pojawią się młode. Skorpion korzysta z rzadkiej okazji do kąpieli słonecznej. Wygrzewa się też anolis. Te jaszczurki można zaliczyć do biologicznych środków owadobójczych, bo oczyszczają rośliny z insektów. Przypominający iguanę anolis to żywy dowód, że naturalny cykl życia nie został w tym lesie mgielnym zachwiany. Gdy tylko nastąpi niewielka zmiana warunków środowiskowych, te zwierzęta wymierają, tak jak endemiczna salamandra Bolitoglossa celacae, która nie ma płuc i oddycha tylko przez skórę. Jeśli zmieni się temperatura lub wzrośnie zanieczyszczenie wody, gatunek ginie. Olbrzymie drzewa i paprocie rywalizują o skąpe promienie słońca. Obecność mchu dowodzi, że w lesie nie brak tlenu. Zmiany klimatu zagrażają nie tylko prastarej dżungli. Oto najwyższy szczyt Hondurasu. Las Minas. Dumnie wznosi się na 2849 metrów. W języku rdzennych mieszkańców celacae góra nosi nazwę Drogi do Nieba. Honduras to najbardziej górzysty kraj Ameryki Środkowej. Zadziwia wyjątkową fauną. Na wschodzie, nad granicą z Gwatemalą, powstało najrozleglejsze na świecie miasto Majów. Mityczną rangę zyskała tu gra w piłkę, podobnie jak papuga Ara. Jej wizerunki można znaleźć wszędzie. Zostały uwiecznione w postaci rzeźb. Niestety, te wspaniałe ptaki zniknęły z miasta Copan na wieki. Jednakże kilka lat temu upierzeni strażnicy Majów powrócili, odzyskując swoje naturalne środowisko. Papugi tchnęły nowe życie w historię zaklętą w kamieniu. Do świętej doliny Ar Czerwonych powróciło 100 papug. Mogą tu w spokoju żyć i się rozmnażać.
Pary dożywają imponujących 50 lat w monogamii, z jednym partnerem, aż do śmierci. Są żywe, głośne, kolorowe i inteligentne. Należą do najmądrzejszych ptaków dzięki dużej liczbie neuronów w mózgu. A ponieważ ludzie chętnie trzymają je w domach, padają ofiarą kłusowników. Roxy Gera pracuje w ośrodku, który je przygarnia, przywraca do zdrowia i wypuszcza z powrotem na wolność. Ośrodek powstał w ramach programu Guaras en Libertad – Uwolnić Ary. Dzięki Roxy i jej kolegom ptaki te trwale wrosły w krajobraz Copan. Ary rzucają się w oczy głównie dzięki bardzo jaskrawemu upierzeniu. Robią imponujące wrażenie, bo mocno wpisały się w krajobraz miasta. Odkąd istnieje nasz ośrodek, nie sposób wyobrazić sobie tego miejsca bez ptaków. Po przyjeździe do miasta od razu rzucają się w oczy. Łatwo też rozpoznać je po śpiewie. Te majestatyczne ptaki o rozpiętości skrzydeł prawie metra osiągają w locie 55 km na godzinę. Mimo dużych rozmiarów i ponad 900 piór, ważą tylko 1,5 kg. Ary nie tylko są wierne partnerom, ale też stadom. Porozumiewają się głośnymi nawoływaniami, które ułatwiają też przetrwanie gatunku, ostrzegając przed wrogami. W ośrodku najmłodsze Ary opanowują umiejętności niezbędne do przeżycia na wolności. W ptasim przedszkolu uczą się latać. Wzmacniamy ich mięśnie i odporność. Ćwiczymy latanie. Wyrabiamy właściwe odruchy. Postępujemy jak z dziećmi, które nie umieją jeszcze chodzić. Muszą ćwiczyć codziennie. Ptaki uczą się rozpoznawać zagrożenia, aby w mieście Majów mogły ich unikać. Copan lata, żyje i rozmnaża się ponad 70 par. Ara czerwona jest symbolem Hondurasu i powinna znów zagościć w całym kraju. Pora na bóstwo wody. Pula Panzac to najwyższy wodospad w Ameryce Środkowej. Majowie nazywali go wodospadem białej wody. Trudno o trafniejsze określenie dla tej wspaniałej, spienionej toni.
Przy Pulapanzaku Majowie modlili się o siłę i mądrość. W środkowej części Hondurasu, w pradawnym krajobrazie wulkanicznym, zagościło największe jezioro w kraju – Yohoa. Jezioro powstało między szczytami parków narodowych Santa Barbara i Cerro Azul Meambar. Yohoa ma średnio 15 metrów głębokości i leży 700 metrów nad poziomem morza. Okoliczne tereny i klimat stanowią idealne siedlisko dla wielu gatunków ptaków. W tym ptasim azylu, wprost stworzonym dla ornitologów, żyje ich ponad 500 gatunków. Zimują tu ptaki wędrowne z Ameryki Północnej. Samce poszukują wybranek serca. Ten długoszpon żółtoczelny rozgląda się za posiłkiem. Samir Diaz obserwuje ptaki od 6 lat. Wszystkie gatunki żyjące w tym ekosystemie bagiennym mają szczególne wymagania, jeśli chodzi o pożywienie. Tu je znajdują. Na przykład niektóre gatunki krogulców żywią się wyłącznie ślimakami występującymi tylko nad tym jeziorem. Zwierzęta te żyją, dorastają i rozmnażają się wyłącznie tutaj. Nad jeziorem przez cały rok utrzymuje się stała temperatura, około 22 stopni. Zwierzęta z nad jeziora Yohoa żyją w harmonii z innymi mieszkańcami tych stron. Zawierają sojusze. Krowy dają cień ptakom, a te uwalniają je od insektów. Jezioro otacza bardzo żyzna ziemia, wykorzystywana pod uprawy. Okolica przypomina zaczarowany bajkowy las we wszystkich odcieniach zieleni. Storczyki usiłują przytłoczyć zieleń lasu jaskrawymi barwami. Kwiaty imbiru zakwitają subtelną czerwienią. Nad jeziorem Yohoa panuje łagodniejszy klimat niż w innych rejonach kraju. Świeża bryza porusza palmami. W koronach drzew zaszył się mały futrzak. Wypatruje owoców, które spadły na ziemię. Ostronosy białonose występują w całym Hondurasie. Są wszystkożerne. W swoim menu oprócz bananów mają małe owady.
Samce są samotnikami. Bronią swoich niekiedy dużych terytoriów. Tylko samice żyją w grupach. Od listopada do kwietnia na jeziorze Yohoa panuje ogromny ruch. Jakby wszystkie ptaki świata przelatywały tędy albo szukały tu pary. Tak jak ta muchołówka, bliska krewna europejskiego drozda. Albo kwezal herbowy, zwany powietrznym wężem z piórami. Szmaragdzik honduraski uderza skrzydłami mniej więcej 50 razy na sekundę. W Hondurasie żyje prawie 100 gatunków tych krewnych kolibra. W bujnej zieleni lasu deszczowego wiele ptaków wyróżnia się kolorowym upierzeniem. Tukana nie sposób przeoczyć. Dla ornitologa Samira Diaza tukany to najbardziej fascynujące zwierzęta Hondurasu. Codziennie od 6 rano obserwuje zwierzę ich szaloną aktywność. Tukany są wyjątkowe. Wyraźnie odróżniają się od innych ptaków w lesie deszczowym. W Hondurasie mamy ich 5 gatunków. Dla 3 okolice jeziora Yohoa to naturalne siedlisko. Tukany żywią się owocami. Roznoszą ich nasiona po lesie, wspomagając w ten sposób ochronę rezerwatu. Ze względu na charakterystyczny dziób, nazywane są również latającymi bananami. Ponieważ się nie pocą, temperaturę ciała regulują zmniejszając lub zwiększając dopływ krwi do dzioba. Dzięki silnym nogom z 2 palcami sterczącymi do przodu, a 2 do tyłu, zwinnie przeskakują z gałęzi na gałąź. Krótkie, zaokrąglone skrzydła nie pozwalają im pokonywać dłuższych odległości. Pod wysokimi koronami drzew, w głębi ziemi, tam gdzie woda wydrążyła sobie drogę w kamieniu, natura demonstruje całą swoją moc. Te jaskinie zostały odkryte dopiero 55 lat temu. To idealne miejsce do badań dla studentki geologii Marjorie Thomas. Jaskinie Taula B należą do większego systemu, który zaczyna się pod kipielem wodospadu Pulapanzak. Wciąż nie wiadomo, gdzie podziemny labirynt się kończy. Marjorie regularnie spotyka wyjątkowych mieszkańców jaskini. Nietoperze. Ssaki te widzą uszami. Latają, poruszając rękami, a śpią głową w dół.
Jaskinie Taulabe to ich naturalne środowisko. Mogą tu ograniczyć swój metabolizm do absolutnego minimum, by oszczędzić energię. Reagują na najmniejsze wahania temperatury. Najdrobniejsza zmiana wilgotności w jaskini budzi ich niepokój. Śpią w grupach, ogrzewając się nawzajem. Kilka metrów głębiej natura zgotowała niesamowity spektakl. Pod ziemią zagościł krajobraz iście księżycowy. Na przestrzeni wieków stalagmity przybrały niesamowite kształty. Podobnie jak stalaktyty zwisające ze sklepienia, niczym kły. Ta jaskinia to w 100% dzieło natury, która utworzyła tu liczne stalagmity i stalaktyty. Jedne i drugie przyrastają centymetr na 100 lat. Błyszcząca warstwa pokrywająca stalaktyty to skrystalizowana skała. Kiedyś biegła tędy podziemna rzeka, która wydrążyła w podłożu dwie ogromne szczeliny. Do dziś nie wiadomo, jak głęboko i jak daleko dotarła rzeka, ani jak rozległy jest system jaskiń, i jakie jeszcze dzieła sztuki stworzyła natura? Upłynie wiele lat, zanim się tego dowiemy. Na północy kraju występuje inna roślinność i odmienny klimat. Robi się cieplej. W krajobrazie królują palmy. Tutejsze niziny są słabo zaludnione. Płynie tu rzeka. Jest wiecznie zielony kanion i strome, porośnięte dżunglą zbocza. Krystalicznie czyste wody toczy tu rzeka Kangrehal. Od górskich źródeł do ujścia w Morzu Karaibskim pokonuje 30 kilometrów. W ogromnych głazach zadomowiło się kilka rodzin. Kangrehal wije się doliną wydrążoną między górskimi pasmami. Na wyrytym w skałach korycie powstały niezliczone bystrza. Dlatego jest najszybszą rzeką w Ameryce Środkowej. Pomijając piękno, Kangrehal jest ważnym źródłem wody dla portowego miasta La Ceiba.
choć rzeka wpływa do Morza Karaibskiego, nie jest zbyt zasolona. Zapobiega temu szybki nurt, w którym przeważa woda niesiona z górskich źródeł. Rzeka rozdziela parki narodowe Pico Bonito i Nombre de Dios, pasma górskie wznoszące się o kilka kilometrów od wybrzeża. Na równinach rośnie tropikalny las deszczowy, na zboczach subtropikalny, a powyżej 1000 metrów górski las mgielny. Pico Bonito odgrywa pożyteczną rolę w tutejszym ekosystemie. W naturalny sposób reguluje bieg rzeki, ale też chroni wioski i ich mieszkańców przed osuwiskami. Jest też jedynym w Hondurasie siedliskiem leniwców. Te ptaki łatwiej usłyszeć niż zobaczyć, bo kiedy kacyk Montezumy zaczyna śpiewać, sprawia wrażenie, jakby robił to na dwa głosy. Gdy kończy metalicznie brzmiące trele, odrzuca głowę do tyłu. Nawoływanie odgrywa ważną rolę w zalotach. Ptak odzywa się siedząc na gałęzi, a następnie sfruwa na ziemię. Ten rytuał powtarza 10 razy. Ptaki te tworzą kolonie liczące około 30 gniazd. Każdej przewodzi jeden samiec. Wysoko na drzewach kacyki wiją z włókien bananowych wiszące gniazda. To ochrona przed pumami. Park Narodowy Pico Bonito obejmuje 11 szczytów. Ma powierzchnię 565 km kwadratowych. Jest tu sporo wodospadów osiągających 25 metrów wysokości. Pico Bonito to zielone płuca Hondurasu. Ten las deszczowy i kraina neotropikalna to strefa ochrony dużego ssaka. Rezerwat Cuero y Salado leży w północnym Hondurasie, graniczy z Morzem Karaibskim. José Paz jest jego strażnikiem. Od nogi rzeki przemierza codziennie motorówką. Nadmorskie niziny poprzecinane rzekami, bagnami i lagunami ciągną się 70 km w głąb lądu. Są ostoją ponad 500 gatunków fauny. José Paz dotarł do namorzynów. Ciasno splątane korzenie dają schronienie przed drapieżnikami. Moim zdaniem okoliczni mieszkańcy dobrze wiedzą, że żyją na obszarze, gdzie zwierzęta są pod ochroną. Ale zawsze znajdą się ludzie, którzy tego nie rozumieją i szkodzą naturze. Łowią ryby sieciami, wycinają lasy i tak dalej. Aby do wszystkich dotarło nasze przesłanie, musimy prowadzić aktywne działania i pokazywać owoce naszej pracy.
Flora i fauna przeglądają się w wodzie jak w lustrze. Spadające liście namorzynów i siedzące na nich owady zapewniają podwodnym stworzeniom obfite pożywienie. Duma rezerwatu, manat karaibski. Ssakom tym grozi wyginięcie. Ale w pobliżu namorzynów znajdują spokój, schronienie i wystarczającą ilość pożywienia. Rozgałęzienia namorzynów bywają nazywane weneckimi tunelami Karaibów. Ta czapla modra już się obudziła. Dziwne, bo to nocny ptak. Co pozbawiło ją snu? Rodzina wyjców. Małpy te wspinają się powoli. Rzadko skaczą z gałęzi na gałąź. Prowadzą nieśpieszny, spokojny tryb życia. Swoje pielesze opuszczają tylko w poszukiwaniu pożywienia. Głowa rodziny szuka w koronach drzew najsmaczniejszych kwiatów. Potomstwo robi to samo. Małpy żywią się głównie liśćmi. Zarówno w porze suchej, jak i deszczowej. To siedlisko jest zawsze zielone. Małpy mają pod dostatkiem pożywienia. Tak samo jak wszystkie tutejsze zwierzęta. Z tego względu Cuero y Salado jest jednym z głównych obszarów chronionych w Hondurasie. To ostoja fauny. Zaraz po przyjściu na świat samczyki pozostają z matką. Kiedy nabiorą samodzielności, podążają krok w krok za ojcem. Po 3 latach osiągają dojrzałość płciową i opuszczają rodzinę. José Paz i jego koledzy z Cuero y Salado starają się ocalić wyjce od zagłady. Na Morzu Karaibskim leżą 3 wyspy należące do Hondurasu. Archipelag Islas de la Bahia. Utila jest najmniejsza, ale najbogatsza we florę i faunę. Utile otacza 10 wysepek powstałych z koralowców i osadów piasku. Połowa z nich jest bezludna. W tych ciepłych wodach delfiny czują się jak w domu. Utile otacza mezoamerykańska rafa koralowa.
Najdłuższa transgraniczna formacja tego rodzaju na świecie. Ciągnie się przez 1000 kilometrów. Zmiany klimatu szczególnie mocno dotykają obszarów przybrzeżnych, zaburzając równowagę w kolorowym świecie koralowców. Pewien gatunek ryb jest tutaj intruzem. Na Karaibach wciąż przybywa pochodzących z Morza Czerwonego skrzydlic. Skrzydlica nie ma naturalnych wrogów. Jest żarłoczna i zagraża bioróżnorodności raf. Z badań wynika, że tutejsze koralowce ocali likwidacja 27% populacji skrzydlic. Biolog Maria Fernando wraz z grupą studentów zajmuje się ratowaniem rafy koralowej Utila. Skrzydlica jest na Karaibach gatunkiem inwazyjnym. W taki dzień jak dziś, gdy morze jest bardzo spokojne, panują idealne warunki do połowu. Robimy to pod auspicjami naszej stacji badawczej. Dziś obchodzimy Dzień Rafy Mezoamerykańskiej. Mamy nadzieję, że zwrócimy na nią uwagę. Chcemy rafie pomóc w utrzymaniu zdrowia. Grupa nurków poszukuje jadowitych ryb na głębokości 10 metrów. Do chwytania skrzydlic służą harpuny. Połów jest udany. Udało się upolować 25 skrzydlic. Po powrocie na wyspę ryby są mierzone, ważone i pozbawiane jadowitych kolców. A ponieważ ich mięso jest jadalne, rozdawane są okolicznym mieszkańcom. Z kolców powstaje ładna biżuteria. Nurków odwiedziło duże stado delfinów. Utila leży daleko na zachodzie, 32 kilometry od lądu. Ma 11 kilometrów długości i 4 szerokości. Mieszka na niej 4000 ludzi. Nie bez powodu miejscowi nazywają Utile Wyspą Błogości. Na Utile dotarła nowoczesność. Ale jej mieszkańcy nie zapomnieli o dawnych Karaibach. Są potomkami brytyjskich piratów, którzy w XVI wieku mieli tu kryjówkę. Wokół Utili wiją się piaszczyste plaże, ale wnętrze wyspy porasta wilgotna sawanna. Słabo zaludnioną część zachodnią porastają czerwone i czarne namorzyny.
tej okolicy żyje zwierzę, które występuje tylko na Utilii i rozsmakowało się w tak zwanych pająkach bananowych. W 1994 roku w namorzynach Utilii po ponad 900 latach został ponownie odkryty legwan kolczasty. Ten gatunek legwana czarnego wyróżniają poziome pasy i spiczaste kolce na grzbiecie. Już młode osobniki mają wyraźne, szaro-brązowo-czarne ubarwienie. Rzadkość w skali światowej. Gady te żyją wysoko na namorzynach, ale jaja składają na piaszczystych plażach, bo bagna się do tego nie nadają. Samiec najwyraźniej dostrzegł nową partnerkę. Kiwnięciem głowy sygnalizuje zainteresowanie. Rozwija 30 km na godzinę. Należy do najszybszych jaszczurek na świecie. Gaby Delarca i jej kolega Carlos pracują w ośrodku ochrony iguan z Utilii, prowadzącym badania i hodowlę tych wyjątkowych jaszczurek. Ludność miejscowa nazywa iguany bagiennikami. U mieszkańców Utilii zjadanie bagienników jest na porządku dziennym. Weszło do ich kultury. Na wolności żyje najwyżej 7 tysięcy tych iguan, ale wciąż się na nie poluje, a my z tym walczymy. Rozmawiamy z lokalnymi władzami, bo polowań tych trzeba zabronić. Zespół Gaby opiekuje się legwanami kolczastymi przez rok. Potem wypuszcza je do namorzynów. Dotarcie do ich siedlisk to trudne zadanie, bo miejscami błoto jest głębokie. Legwany niełatwo wypatrzyć w zaroślach. Swoim czarno-szarym ubarwieniem wtapiają się w otoczenie. Młode osobniki są chwytane i poddawane oględzinom. Badania naukowe wymagają odrobiny szczęścia. I pewnej ręki. Łapiemy je, mierzymy, ważymy i znakujemy na grzbiecie. W rejestrze odnotowujemy nowe osobniki i schwytane po raz kolejny. Każdego roku po sezonie lęgowym wypuszczamy młode na wolność.
Dziś Gavi i koledze szczęście nie dopisało. Ale to ich nie zniechęca, bo na Utili legwany kolczaste powinny zadomowić się na zawsze. Tylko w ten sposób Honduras z jego lasami deszczowymi, rzekami, rafami i plażami pozostanie rajem na ziemi. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Grzegorz Basaj. Czytał Radosław Popłonikowski.